Witam, witam, z tej strony Jazga. Dzisiaj będzie miazga z tej oto paczuszki, którą tutaj widzicie. Natomiast dokleję do tego odcinka na pewno coś, bo to będzie za krótkie, zdecydowanie za krótkie. Także, czekajcie, wymacam, gdzie nie ma już tutaj pudełeczka, znaczy tego z grom pudełeczka i pyk! Dobra, trochę słabo to wyszło. Muszę to jednak zrobić tak od góry, pyk, pyk, pyk. Bo to jest jakaś torebka papierowa. Wystarczy tak ciachnąć. Albo tak skroimy. Pyk, 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 pyk. I powinno być git. Dzisiaj też odbierałem fajną paczuszkę z Legosami, bo trafiłem po fajnej cenie Legosy wielkanocne z króliczkiem i jajeczkiem. Jest bardzo fajnie. No i proszę bardzo, wyciągamy. Tam para pam pam pam. Sprawne oczy już wiedzą, co to jest. Sprawne oczy, albo te, które zastopowały filmik. Chłe, chłe, chłe. Tu coś jest się uszczerbiło na obwolucie, ale spoko. Mamy grę Constantine. Gra komputerowa. Trzy płyty CD powinny być. Od 16 lat. Wydanie w takiej obwolucie. Jest to na pewno wydanie wiekowe już, bo jest takie troszeczkę... Tutaj ma brak na przykład. Tutaj ma takie na rogach już, że tak powiem, obtarte. Generalnie, jeszcze jakaś naklejeczka, 15 zł na gry w środku. CD Projekt. Warner Brothers, to jest chyba z uniwersum DC? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Generalnie, ta gra była taka puszczona fama, nie wiem czy fama, czy po prostu nie wyszły te gry. Znaczy te gry, nie wyszło to w ekstra klasyce Next, czyli w tej tutaj w grubym pudełku, które mam już całą skompletowaną. Nie była nie tyle co fama, ale było po prostu takie puszczone w katalogach, było właśnie ta gra w tym wydaniu. Aczkolwiek z samego jednego egzemplarza nikt nigdy nie widział, jedynie na tych właśnie katalogach. A więc postanowiłem sobie tą grę dokupić. I ona trafiła mi się za 17 zł. Ogólnie możecie sobie obczaić na Allegro ceny tej gry. 17 zł na Vinted się udało dorwać. To jest naprawdę, naprawdę mało. Jak za ten tytuł. Myślałem, że go nigdy nie kupię z racji tych cen. Ale się trafiło. I powiem wam, że szczerze śmieszna sprawa, bo najpierw pojawił się na Vinted taki zestawik pełno gier i tam... Oczywiście w ramach, jakby ktoś był zainteresowany jakąś konkretną, niech pisze, nie? No i tam był Konstantin, napisałem. No i chłop napisał 80 zł bodajże? Jakoś tak? Tak dużo, nie? A ja napisałem, że ach, znaczy nic nie odpisałem, wyświetliłem, bo byłem w pracy wtedy. No i następnego dnia patrzę, to się pojawiło. Za 17 zł. Ja pierdziele, ale kurwa, z przypadek, nie wiem co się stało. Dobra, ale odpakujmy. W obwolucie mamy pudełeczko z tą samą tutaj okładeczką. No i w środku powinny być trzy płyty. Pozwólcie, że sobie to odłożę, tę też zawartość papierową. I mamy tak, słuchajcie. Constantine CD1 i CD2, widać. Zobaczmy sobie najpierw płytę numero uno, jakim jest stanie. Płyta numero uno. I no lekko popalcowana, a tak, no nie wiem, czy wy coś zobaczycie. Ale lekko popalcowana, a tak naprawdę to bardzo spoko. I powinno być pod CD2, CD3, jest CD3. CD2 super żyletka, a CD3... CD3 też jest troszeczkę popalcowana. A tak to kurde, żylety. Świetna sprawa. No i w środku poza tym mamy jeszcze instrukcję. Także jest komplecik. Dodatkowo to taka karteczka słynna z gram.pl z tym kodzikiem, których mam od zarąbania. I katalog gier dziecięcych, coś takiego, proszę bardzo, z CD Projektu. Nawet tutaj jest Dungeons, jest 2 z tyłu okładka. Jakieś Warhammer, Dawn of War, znaczy się Settlersy, Saints Row'y, tak dalej, tak dalej. Witam, witam, z tej strony Jazga i dzisiaj będzie miazga, ale już się chyba przywitałem w tym odcinku, bo to doklejam do odcinka, w którym otworzyłem malutką paczuszkę z grą Constantine. Teraz jeszcze mam taką paczuszkę i to będzie już cały odcinek. Jenny Ferry. Nie wiem, co to jest. To jest chyba po butach. Jakieś pudełko. Ja tak, po butach. Widzę tu z boku rozmiar 38. Zestaw gier za 20 zł jest tutaj. Więc bardzo fajna cena. Ja sobie to tu wszystko ponacinałem z boku.
No i teraz powinienem to właśnie tak wam otworzyć. O, proszę bardzo. To jest generalnie coś mocnego, bo mamy tutaj już na stare, zresztą widzicie, mamy ZU Tycoon 2 wymarłe gatunki dodatek. A ja, o ile się nie mylę, wymarłe gatunki. Bo mam? Czekajcie, ja któregoś nie miałem. A, sorry, pomyliłem gry w ogóle. A nie, jest tutaj to, dobra. Ten dodatek, czyli ZU Tycoon wymarłe gatunki, posiadam. Oficjalny dodatek do ZU Tycoona dwójeczki. Mamy tu w ogóle Dodo i tak dalej, i tak dalej. To już posiadam, ale to nie jest tania sprawa w ogóle. Pyta w jakim stanie? No, troszeczkę może CGS jednak, ale nie jest źle, spoko. To już posiadam, ale ten zestaw kupiłem dla innej gier. Może zresztą przejdę od razu do tej gry. Mianowicie, a czy dodatku. Kupiłem ten zestaw ze względu na dodatek ten, czyli Podwodny Świat. Bo z tego co się orientuję, tak, patrząc tam po tych grzbietach, tylko że tych górnych, nie mam tego dodatku, bo ja to tak mam ułożone akurat, że tylko widzę to. I tego dodatku nie miałem, więc właśnie nie pamiętam który, czy wymarłe, czy ten. Ale tak, tego dodatku nie miałem i mam już całe ZU Tycoon 2 z wszystkimi dodatkami w swojej kolekcji. Więc to kupiłem dlatego. I powiem wam, że te rzeczy są dosyć drogie, jeśli chodzi o różne stronki. No i tutaj mamy również jakiś katalog zwierząt. Podwodny Świat. A nie, czekajcie, co jest? Czy ja jednak go mam? What the hell? Bo nie mam? Już nie wiem, mi się pomyliło. Nie, chyba nie. Dobra, mniejsza. Już teraz fiksuję, nieważne. Dalej mamy jeszcze w tym pakiecie. W ogóle to jest bardzo fajny pakiet, bo tu jest kurczę gier. Tutaj mamy dodatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem gier. Dalej mamy Horses. Czyli odziedziczona stadnina z Ubisoftu, czyli taki tutaj symulator koni, takie stadniny może tak, o, tak to nazwijmy. W środku jak widać wszystko jest elegancko zachowane. No tutaj płyta żyleta, więc to na plus. Horses jeszcze z tym tytułem nie miałem do czynienia, ale znam, kojarzę. Dalej mamy tutaj zdecydowanie fanka gier o koniach i zwierzętach. The Saddle Club, przygody w siodle, coś takiego. Nigdy nie grałem, nigdy nie widziałem tego. Ale to właśnie coś a la to. Jak widać wszystko elegancko jest w środku. Kompletne. Tu sporo rysek. Ta płyta była molestowana na pewno kiedyś. Dobra, więc tutaj mamy. Dalej mamy coś, co też ten zestaw mnie sprowokowało, żeby kupić, czyli Bionicle Heroes w takim grubszym wydaniu. Wydaje mi się, że miałem któreś Bionicle w takim cienkim, ale nie pamiętam czy Heroes, w każdym razie jeśli nie mam, to w sam raz akurat się trafiło. No i w środku wszystko, kurczę, komplet jest, nawet ulotka z gram.pl milionowa. I płyta, kurde, w ładnym stanie. Parę rysek było, ale spoko, takich małych, nieznaczących myślę. O, i tutaj mamy serię wydawniczą Młody Doktor, takie różowe pudełeczko. Znaczy nie wiem, czy to jest seria wydawnicza, czy nie. Seria wydawnicza raczej Ani Kids. Takie w rogu tutaj mamy. Techlandu. To jest takie coś różowego, ale no nie wiem. I to jest Młody Doktor 3. Lecznica dla zwierząt. Więc jakbym to miał kiedyś, to bym to grał na pewno. Bo ja lubię takie tematy, weterynaria i tak dalej, i tak dalej. Więc spoko. No i w środku tylko płyta bez instrukcji. Fajne różowe pudełko. W sensie no takie nietypowe. Takich pudełeczek, no rysek jest, ale powinno odpalić. Takich różowych pudełeczek w kolekcji nie mam zbyt wiele. Jeśli bym potrzebował. No i dalej mamy coś wspaniałego. Bo mamy również Wildlife Park 2. Strasznie ciężkie wydanie, ale jest cienkie. Więc to jest dosyć zabawne. Strasznie takie kurde ciężkie, zbite. Jak to otworzymy. Aha, płyty są dwie chyba. A nie! To nie jest tylko Wildlife 2 Park 2, bo tutaj jest również dodatek Szalone Zoo z przodu. Ej kurde, zajebioza. Szalone Zoo ma tam troszeczkę popalcowane. No i tutaj mamy jeszcze zwykłe Wildlife Park 2. Tylko że Szalone Zoo mam chyba od
od nie dzieciaka, ale od nastoletnich lat w swojej kolekcji. No i instrukcja gruba, fajna. To jest super. To mi się podoba. No i jeszcze finalna gra Wildlife Park 3, Świat dzikich zwierząt. Tego nie miałem w kolekcji, więc tu jest nowość. Zaproś dziką naturę do swojego pokoju. I też się wydaje takie ciężkie, w obwolucie elegancko zapakowane. Tutaj jest to samo co na obwolucie. No a w środku, jak widać, poradniczek i płyta. I płyta w jakim stanie, bo na tym mi zależy. Uuu, sporo rysek. Ale myślę, że nie powinno być problemu. Może się troszeczkę podławi, ale nie będzie tak źle, myślę. Mam nadzieję. No i dobra. Więc do kolekcji sporo gier. Można powiedzieć o zwierzętach. Dla mnie na plus, no chyba same, kurde, oprócz bajonikli. Więc, kurczę, powiem wam, że bardzo fajny zestawik i jak za 20 zł myślę, że... Także dzięki za oglądanie. Napiszcie, co o tym sądzicie, zestawie i do następnego. Elo, elo.